Jesteśmy dziś na północy kraju, Zatoka Gdańska. Piaszczysty półwysep, Nowy Świat i potężna budowa przekopu Mierzei Wiślanej. Witam serdecznie, moi drodzy. Dziś spotykamy się na Moście Południowym. I z tego miejsca zaczniemy naszą dzisiejszą podróż. Pierwszym obiektem, który obejrzymy, będzie śluza, serce budowy, ale najpierw chciałbym Was poinformować, że most ma swojego patrona. Jest nim Jerzy Wilk, były prezydent miasta Elbląg, również współinicjator przekopu Mierzei Wiślanej. No i przy tak pięknej pogodzie, jaką dzisiaj mamy, możemy sobie obejrzeć śluzę. Nie wiem, czy tak naprawdę sobie do końca zdajemy sprawę, ale są to unikatowe widoki, ponieważ po zalaniu wodą nie będziemy mieli już szansy obejrzeć tego w takim stanie. Jak widzimy, od wschodniej części, czyli inaczej mówiąc od strony Rosji, wszystkie oczepy na ścianach są już zakończone. Za to od zachodniej strony jeszcze trochę pracy przy oczepach zostało. Tak sądzę, że gdzieś od połowy śluzy do północnej główki. Lecz przechodząc wzrokiem do południowej główki śluzy, doskonale widzimy, że rozpoczęto już montaż drugiej bramy śluzy. Bram, które mają chronić przed mieszaniem się wody między morzem a Zalewem Wiślanym. A teraz przeskoczmy na stronę Zalewu Wiślanego. A tutaj po lewej stronie widzimy pochylnię dla zwierząt. Nad nimi prace jeszcze wciąż trwają. Za to możemy śmiało powiedzieć, że zakończono budowę oczepów nadbrzeża w części południowej. Zamontowano również pachoły ścienne, tak zwane pachołki cumownicze. W tym momencie możemy sobie obejrzeć most południowy i część budowy od strony Zalewu Wiślanego. Powiem Wam jako ciekawostkę, że na tej inwestycji w tej chwili pracuje aż 6 pogłębiarek, z czego dwie z nich pracują na samej Wyspie Estyjskiej. Jedna z nich pływa pomiędzy zewnętrznymi pierścieniami i oczyszcza miejsce, gdzie będą rzucane kamienie, które są transportowane z portu w Elblągu. Druga porusza się w środku wyspy i przerzuca towar, który znowu jest podawany przez dwie kolejne pogłębiarki z toru wodnego. Z tym, że jedna z tych pogłębiarek pracuje po prostu jako przepompownia. Za to ta pogłębiarka, którą właśnie tutaj widzicie, pogłębia wejście do samej śluzy i podaje urobek w stronę morza. I urobek z wejścia do śluzy, tymi właśnie rurami, które tutaj Państwo widzicie, trafia do następnej pogłębiarki.
A ta tutaj właśnie służy jako przepompownia i przepycha ten urobek dalej w stronę Zatoki Gdańskiej. I finalnie urobek trafia właśnie tutaj, gdzie jest układany na plaży przez spych. I wbrew obawom niektórych z widzów, nie jest to jakiś czarny muł, który zabrudzi plażę, a jak widać jest to pełnowartościowy materiał. Po tym krótkim plażowaniu przenieśmy się z powrotem na plac budowy. Obecnie znajdujemy się w północnej części budowy. Widzimy tutaj most obrotowy, jak również główkę śluzy. Stan główki jest na zaawansowanym etapie. Jak widać, wykonuje się jej górną część. Trwają również prace nad tak zwanym kanałem obiegowym. Tymczasem rozpoczęło się już testowanie mostu północnego, jak również regulacja jego wszelkich mechanizmów niezbędnych do funkcjonowania. A ja przypomnę, że łączna długość mostu to ponad 60 metrów. Za to masa konstrukcji razem z przeciwwagą to około 560 ton. Przeniesiemy się z powrotem na Zatokę Gdańską, w stronę falochronów. Skończono już zasypywanie grodzy we wschodniej części portu osłonowego. Część zachodnia też ma już się ku końcowi. Wciąż trwa wykonywanie narzutu z kamienia i układanie tak zwanych X-bloków, które mają za zadanie chronić konstrukcję falochronów przed bałtyckimi sztormami. Do prac nad zabezpieczeniem falochronów stosowana jest nowoczesna technologia. Można powiedzieć śmiało nawet, że unikalna na skalę europejską. Na ile ochroni to falochrony przed kaprysami natury? Czas pokaże. Jest to specjalnie opracowany system układania bloków betonowych, aby jak najskuteczniej rozbijać morskie fale. Mam nadzieję, że pomoże to w ochronie falochronów w 100%. Dziękuję moi drodzy za uwagę i za wspólny spacer po przekopie Mierzei Wiślanej. Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Do zobaczenia!